Mikołaj urodził się w Patras w Grecji około 270 roku. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedole bliźnich. Po śmierci rodziców swoim znacznym majątkiem chętnie dzielił się z potrzebującymi. Miał ułatwić za mąż pójście trzem córkom zamożnego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. Wybrany na biskupa miasta Mirry, obecnie Demre w południowej Turcji, podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale także troskliwością o ich potrzeby materialne. Cuda, które czynił, przysparzały mu jeszcze większej chwały. Kiedy cesarz Konstantyn Wielki skazał trzech młodzieńców z Mirry na karę śmierci za jakieś wykroczenie, nieproporcjonalne do aż tak surowego wyroku, święty Mikołaj udał się osobiście do Konstantynopola, by uprosić dla swoich wiernych ułaskawienie. Kiedy indziej miał swoją modlitwą uratować rybaków od niechybnego utonięcia w czasie gwałtownej burzy. Dlatego odbiera cześć również jako patron marynarzy i rybaków. W czasie zarazy, jaka nawiedziła jego strony, usługiwał zarażonym z narażeniem własnego życia. Podanie głosi, że wskrzesił trzech ludzi zamordowanych w złości przez hotelarza za to, że nie mogli mu zapłacić należności. Święty Grzegorz Wielki w żywocie Mikołaja podaje, że w czasie prześladowania, jakie wybuchło za cesarzy Dioklecjana i Maksymiana, święty został uwięziony. Uwolnił go dopiero edykt mediolański w roku 313. Biskup Mikołaj uczestniczył także w pierwszym soborze powszechnym w Nicei w roku 325, na którym potępione zostały przez biskupów błędy Ariusza, kwestionującego równość i jedność osób Trójcy Świętej. Po długich latach błogosławionych rządów Mikołaj odszedł po nagrodę do Pana 6 grudnia. Stało się to między rokiem 345 a 352. Jego ciało zostało pochowane ze czcią w Mirze. Dnia 9 maja 1087 roku został przewieziony do włoskiego miasta Bari. Papież błogosławiony Urban II uroczyście poświęcił jego grobowiec w bazylice wystawionej ku jego czci 29 września 1089 roku. Najstarsze ślady kultu świętego Mikołaja napotykamy już w VI wieku, kiedy to cesarz Justynian wystawił mu w Konstantynopolu jedną z najwspanialszych bazylik. Cesarz Bazylii Macedończyk w swoim pałacu cesarskim wystawił kaplicę ku czci świętego. Do Mirry udawały się liczne pielgrzymki. Do dnia dzisiejszego do grobu świętego Mikołaja w Bari pielgrzymują tysiące ludzi z całego świata, zarówno katolików, jak i prawosławnych. W XIII wieku pojawił się zwyczaj rozdawania w szkołach pod patronatem świętego Mikołaja stypendium i zapomóg. O popularności świętego Mikołaja jeszcze dziś świadczy piękny zwyczaj przebierania się ludzi za świętego Mikołaja i rozdawania dzieciom prezentów. Podobiznę świętego opublikowano na znaczkach pocztowych w wielu krajach. Postać świętego Mikołaja uwieczniło wielu malarzy i rzeźbiarzy. W Polsce kult świętego Mikołaja był kiedyś bardzo popularny. Jeszcze dzisiaj pod jego wezwaniem jest aż 327 kościołów w naszej ojczyźnie. Po świętym Janie Chrzcicielu, a przed świętymi Piotrem i Pawłem najpopularniejszy jest święty Mikołaj. Zaliczany był do 14 orędowników. Zanim jego miejsce zajął święty Antoni Padewski, święty Mikołaj był wzywany we wszystkich nagłych potrzebach. Jest patronem Grecji, Rusi, a także bednarzy, cukierników, dzieci, flisaków, jeńców, kupców, marynarzy, młynarzy, notariuszy, panien, piekarzy, pielgrzymów, piwowarów, podróżnych, rybaków, sędziów, studentów, więźniów i żeglarzy. W ikonografii święty Mikołaj przedstawiany jest w stroju biskupa rytu łacińskiego lub greckiego. Jego atrybutami są m.in. anioł, chleb, troje dzieci lub młodzieńców, trzy jabłka, trzy złote kule na księdze lub w dłoni, pastorał, księga, kotwica, sakiewka z pieniędzmi, okręt oraz worek prezentów. Módlmy się. Miłosierny Boże, pokornie Cię prosimy przez wstawiennictwo świętego Mikołaja, biskupa, czuwaj nad nami pośród wszelkich niebezpieczeństw, abyśmy bez przeszkód szli drogą wiodącą do zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.